Zapraszam na Vlogmas. Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku. Tu będzie haul zakupowy. Trochę tych rzeczy tutaj już stoi, zaraz wam poopowiadam co i jak, gdzie, dlaczego, po ile i wszystko po prostu. Jak mogłyście zauważyć ostatnio, że jest brzydka pogoda, dlatego tutaj będą mi się w okularach odbijała, będzie mi się odbijała lampa. Tak delikatnie musiałam się doświetlić moją najnowszą lampą, która jest piękna, ale normalnie w oczach tego przeważnie nie widać, a w okularach owszem. Ale no cóż, jak chcecie mieć ładnie rzeczy pokazane, no to musimy to jakoś przeżyć. Druga sprawa, chociaż w ogóle dla wielu osób takie coś, że to się odbija, to jest takie, wiecie, bardziej ekskluzywne i w ogóle, nie? Druga sprawa, ostatnio widziałyście filmik, gdzie pokazywałam tournée po wszystkich sklepach, pokazywałam wam, co w tych sklepach się znajduje i przy okazji właśnie tego małego wypadu poczyniłam małe zakupy. Czy te rzeczy były mi potrzebne? Absolutnie nie, ale one były tak piękne, tak słodkie, że nie mogłam się powstrzymać. Ja po prostu okres ten świąteczny i okołoświąteczny bardzo kocham, ja ten klimat po prostu kocham i dla mnie nie ma nic lepszego, więc ja mam bardzo dużo rzeczy świątecznych i ja bardzo po prostu to lubię. Dlatego słuchajcie, było dużo promocji, parę rzeczy wam też pokazywałam w tym filmiku i nie mówiłam co wybiorę. Na przykład było tak z kubkiem albo z kulą śnieżną i dzisiaj właśnie rozwiążę wam tutaj tą zagadkę, dlatego zapraszam was, trochę wam tutaj popokazuję. Tych rzeczy może nie ma dużo, ale ja lubię się rozgadywać, więc będzie to akurat taki przyjemny filmik do jakiegoś sprzątania, prasowania, do czego tam chcecie, tylko po prostu zerkajcie od czasu do czasu. Słuchajcie, na pierwszy ogień idą kubki. Kubków mam tutaj najwięcej. I kubków w ogóle w domu mam dużo. Kiedyś postanowiłam je ograniczyć, ale jak widać mi się totalnie nie udało. Dlatego, że jak weszłam do Homely, żeby tam zrobić właśnie małe nagrywki, to zauważyłam, że są takie małe dzbanuszki, takie małe kubeczki i one były po 9,99 za sztukę, ale wtedy była taka promocja, że druga rzecz w Homely jest za 50%. Na początku złapałam za taki różowy kubeczek, co mogłyście zobaczyć na filmiku, ale później jak zobaczyłam właśnie te, wymieniłam różowy na czerwony. A później jeszcze dołożyłam właśnie ten świąteczny i pomyślałam, że to nie tylko będzie dla mnie właśnie fajne, co dla Andrzejka. Jakieś małe kakao czy jakąś małą herbatkę właśnie w takim małym garnuszku, dzbanuszku mu zrobię. To właśnie z myślą o moim synu. No i ładnie to wygląda, nie? Nie wiem dlaczego, ale padł aparat, nagle się po prostu sam wyłączył. No i mówiłam, że albo właśnie jakieś takie małe espresso można w tym podawać. Wydaje mi się, że no po prostu fajny pomysł, fajne małe kubeczki, więc wzięłam dwa. Później zrobiłam w ogóle rundkę po tych wszystkich sklepach, ponagrywałam te wszystkie rzeczy i na koniec postanowiłam znowu wrócić do Homely, bo widziałam piękne, słuchajcie, taki dzbaneczek, imbryczek za 39,99, po prostu piękny, tylko że on jest, wiecie, z tej takiej z takiej delikatnej ceramiki, ja nie wiem co to jest za tworzywo, ale to jest takie bardzo delikatne, że teraz jak wyjmowałam to z tego papieru, to już zdążyłam sobie tutaj końcóweczkę obłupać tak delikatnie. Właśnie to jest to, ten minus, że trzeba bardzo uważać z takiego rodzaju właśnie materiałem, bo bardzo szybko można go urąbać, obłupać. Ja miałam kilka takich kubków świątecznych i one są najpiękniejsze. Bardzo tanie, ale bardzo takie kruche. I tak jak mówię, 39,99, bo tutaj mam cenę. Bardzo ładny taki świąteczny imbryczek. Super to będzie wyglądać. Wiecie, taka herbatka z takiego imbryczka. No jest cudne. Aha, bo z jednej strony jest co innego, a z drugiej strony jest tutaj co innego. No i jak mam już imbryczek, to musiałam wziąć jeszcze dwie filiżanki. Te filiżanki, czy tu będzie napisane po ile one są? Nie ma. Nie ma napisane, ale po 23-4 zł właśnie były takie przeurocze filiżanki i też stwierdziłam, że muszę je wziąć właśnie do kompletu. Nie jedną, a dwie, no bo jak ktoś przyjdzie, no to właśnie taką herbatkę się mega przyjemnie wypije właśnie w takiej filiżance typowo świątecznej. A kolejna sprawa, że tak między nami wam też powiem, że ja też bardzo często dużo rzeczy wybieram do zdjęć, bo po prostu coś do zdjęć fajnie wygląda. No jest mi to cały czas potrzebne w pracy, zarówno w pracy w Babysimie, jak i tutaj w pracy na YouTube'a, na Instagram i tak dalej. No bo zwyczajnie ja potrzebuję po prostu takich rzeczy do wszystkiego, czy do takiego haulu, chociaż to tak od końca w sumie zaczęłam, no ale na początku potrzebne mi jest do zdjęć po prostu świątecznych, potrzebne mi jest do zdjęć jedzeniowych przede wszystkim, bo wydałam kiedyś e-booka i do tego właśnie takie gadżety są potrzebne, a potem właśnie do hauli, do takich rzeczy. I do czego zmierzam?
Wziąłam jeszcze jedną właśnie fajną rzecz. To też było za połowę ceny. To jest deska do krojenia z takim bardzo fajnym nożykiem do masła. Kosztowała pierwotnie 49 zł, ale była przeceniona, bo razem z tym imbryczkiem ją wzięłam. No, więc o połowę było przecenione. Bardzo fajne. I to wzięłam stricte do zdjęć. Do tego się muszę przyznać, bo to nie będzie używane na pewno, jest zbyt ładne. Ale wiecie, jakieś pierniczki dookoła tego, czy jakieś babeczki, jak będę świąteczne robić, no to naprawdę będzie super wyglądać. Kolejną rzeczą byłam w Home & You. Tam było tego najwięcej. Zresztą cofnijcie się do filmiku, no to zobaczycie, że tego jest naprawdę ogrom. Wzięłam kulę śnieżną, bo nie mogłam się powstrzymać. W tym roku wiedziałam, że kulę jakąś kupię. Słyszeliście? Ta kula jest z pozytywką. Piękna jest, po prostu jest przepiękna, jest duża, taka masywna. Kosztowała 89 zł i jest to dość, no, duży wydatek na taką pierdołę, ale kule śnieżne ma się przez lata i ona jest naprawdę masywna, tutaj nic z niej nie będzie odpadać, nic się nie będzie obłupywać, czego ja się zawsze najbardziej boję, więc postanowiłam ją wziąć, bo mi się marzą kule śnieżne. Jak oglądacie moje vlogi zawsze, vlogmaski, no to wiecie, że ja po prostu je kocham, a mam jeszcze dopiero ich mało, bo w sumie od tam roku czy dwóch zbieram kule, mam dwie chyba, albo trzy, i to będzie naprawdę taka duża, piękna, i w tym roku Home & You jest wysyp kul. No i tak właśnie pomyślałam, że to jest takie coś fajnego i gdyby ktoś mnie na przykład chciał obdarować i pytałby mi, co na przykład mi kupić, to już nie będę mówiła, że książkę, tylko na przykład piękną kulę śnieżną, nie? Na takiej zasadzie. I wziąłam kubek. Zapytałam was, który kubek? Czy ten, czy ten? Tam ostatecznie ten z tymi złotymi kropeczkami, ponieważ ten drugi w tych czarnych i w tych różowych, co to były? Sześciany? No nie wiem, ogólnie w tych kwadracikach tam miał on, to był inny materiał i on był brudny, albo one już były pozdzierane, więc stwierdziłam, że jak już muszę kupić, to ładny kubek, nie od razu taki zniszczony. Poza tym, jeżeli on jest już teraz zniszczony, to jak szybko się zniszczy, jak będę miała go w domu. Dlatego wzięłam po prostu ten. Co prawda tamten był troszeczkę ładniejszy, tak mi się wydaje, ale wzięłam ten. I on był, słuchajcie, z 31 zł przeceniony na 9 zł. No i takie, myślę, fajna sprawa na święta, no to będzie tak akurat. Poza tym będzie mi tutaj teraz do biura pasował. Byłam też w Kiku, ale jak wiecie, w Kiku no strasznie było, nic nie było, był bałagan albo nie było w ogóle nic. Kupiłam lizaki, świąteczne lizaki powiesimy na choinkę albo po prostu gdzieś do dekoracji i do zdjęć będą mi potrzebne. I słuchajcie, wzięłam taką małą wodę toaletową z psim patrolem, ponieważ mój syn ma teraz mega fazę na psi patrol. Kosztowała 14,99. Ma taki zapaszek cytrynkowy po prostu, taki świeży, cytrynkowy, nie jak odświeżacz powietrza, ale bardziej jak właśnie woda toaletowa, ponieważ mój syn podbiera mi zawsze wszystkie perfumy, jak tylko ja się psikam przy nim, to zawsze psiknie mnie, psiknie mnie. No już abstrahując od tego, że to jest po prostu damskie, no to on jeszcze nie wie, o co chodzi z tymi perfumami, więc niech ma swoje za 15 zł, a nie moje za ciężkie pieniądze, tak? No i kolejna sprawa, aha, w ogóle jeszcze w Home & You musiałam wziąć magnes. Taki wziąłam magnesik świąteczny. Wzięłam go dlatego, że brakowało mi 5 zł tam do takiego bonu za 100 zł, bo jakaś tam promocja była, tam jeszcze się coś naliczało i tak dalej, i tak dalej. Także no, musiałam wziąć ten magnesik, powierzę sobie go gdzieś, nie wiem gdzie, ale no, wzięłam, bo musiałam. W Sisseyu. W Sisseyu zawsze jest dużo świątecznych pierdół, one są za grosze, a potem są jeszcze bardziej przeceniane. Też wam pokazywałam, które mi się kolczyki bardzo podobały. Pokazywałam wam też okulary świąteczne, które macie też w czołówce. Dozałożyłam je do czołówki. Bardzo fajne, Andrzejowi się już podobały. Po prostu taki gadżet świąteczny, też do różnego rodzaju zdjęć. Kosztowały... ile one kosztowały? 9,99. Dlatego stwierdziłam, że no, wezmę je. Ja ogólnie przez cały rok nie biorę żadnych rzeczy, ja się odgracam, ale jak przychodzą święta, to ja po prostu dostaję małpiego rozumu. I jeżeli chodzi o kolczyki, to już wam pokazuję. Wzięłam sobie takie koła ze śnieżynkami za 10, równe 10 zł. Bo po prostu musiał być akcent świąteczny. Nie brałam tych grzechoczących, nie brałam żadnych takich jakichś innych kolorowych. Wzięłam po prostu te
No bo musiałam, bo umarłabym, jakbym nie wzięła. No i z Pepko będąc, to Wam pokazywałam też w tamtym filmie, że wzięłam Andrzejowi bluzę. Taka fajna, bo jest bawełniana. I właśnie jest z miśkami. I właśnie wpadłam teraz na taki pomysł, że on ma dzisiaj sesję świąteczną i w sumie mogłam mu dać właśnie też tą bluzę. Dałam mu taką czerwoną, którą mu kupiłam w zeszłym roku w Reserve, która ma napisane nie taki święty. No, bo też jest na niego właśnie dobra, ale ta bluza fajna, bo ona będzie, wiecie co, taka trochę dłuższa. Mój syn nie jest aż tak wielki, ale nawet jak, bo ona jest wąska, a dłuższa, więc bardzo, bardzo, bardzo fajna. I wzięłam jeszcze dla mojej przyjaciółki, córki właśnie taką bawełnianą sukieneczkę. I ta sukieneczka kosztowała 9,99, ta bluza... Już Wam mówię, bo wiem, że Wy lubicie ceny 19,99. No. Niektóre rzeczy są fajne w tym Pepco w tym roku, aczkolwiek dla mnie tam jest za dużo takiej pstrokacizny. No i tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. To drzewko bombkowe jest tutorial u mnie na kanale. Też Wam zostawię link na dole, jak będziecie chciały. Na pewno jeszcze coś Wam pokażę, aha, bo ja w ogóle cały czas coś zamawiam do domu. Tam na przykład w rogu stoi różowy dywan, bo ja trochę biuro będę tutaj, wiecie, zmieniać to wszystko. Już biurko tutaj przestawiłam. Pokażę Wam jeszcze stolik. Stolik, jaki sobie kupiłam, ostatnio przyszedł, jest bardzo piękny. Stolik wygląda następująco, jest bardzo ładny. Tutaj takie stare złoto na nim. A tutaj jest na górze marmur i do tego wszystkiego planuję tutaj kupić taki różowy fotel, żeby mi pasował, bo on jest taki, o, w stosunku do biureczka, on jest taki bardzo mały, ale na razie tam jest wciśnięty w kąt, ponieważ tutaj muszę rozłożyć ten dywan, muszę tam wcisnąć kwiatkę, a po prostu ten stolik trafi w trochę inne miejsce tutaj, ale to pomyślałam, że Wam pokażę a propos zakupów tych, które właśnie ostatnio poczyniłam. No. Kochane, bardzo dziękuję za dzisiaj, bardzo się cieszę, że byłyście ze mną. Mam nadzieję, że dacie łapkę w górę i subskrybujecie kanał, bo no to jest takie ważne, a Wy będziecie przy okazji miały powiadomienia, bo te filmy ostatnio, co się pojawiają, to są takie bardzo, wiecie, napakowane fajnymi treściami, które mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Dziękuję raz jeszcze za dzisiaj i do zobaczenia niedługo.